Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, co różni ludzie wiedzą na temat owadów i pajęczaków. A więc zaczynamy. To najpierw się przedstaw. Cześć, jestem Wojtek, pochodzę z Warszawy. Cześć, jestem Dawid. Cześć, jestem Łukasz. Cześć, jestem Miga. Angelika. Ja jestem Szymon. Ja jestem Kasia. A ty jak się nazywasz? To jest Hela. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy rodziną. Przyjechaliśmy do Cieszyna z Jastrzębia. Ja jestem tata Sebastian. Joanna. Maksiu. Nowa Beata. Ile królowych mają mrówki? A. Tylko jedną, B. Wiele, C. Zależy od gatunku, D. Nie mają. Nie mają. Mrówki nie mają królowej? Albo jedną mają, jedną. To zależy od gatunku. Niektóre mają jedną, niektóre mają więcej. Podejrzewam, że jedną. No nie, zależy od gatunku. Okay. Niektóre mrówki mają jedną, inne więcej. No jedną. Jedną. Zależy od gatunku. Serio? Niektóre mrówki mają jedną, niektóre mogą mieć dużo królowych. Tylko jedną. C. C to było... Zależy od gatunku. Tak, zależy od gatunku. C zależy od gatunku. Tak, C. Tylko jedną. No i tutaj odpowiedź prawna. Zależy od gatunku. Która nazwa pająka jest nieprawdziwa? Skakun arlekinowy, rozciągnik mchuś, zyzuś tłuścioch, tygrzyk kropkowany. To ostatnie. Tygrzyk kropkowany? Tak. Dokładnie, ona jest nieprawdziwa, bo jest tygrzyk paskowany, a nie kropkowany. Inne nazwy istnieją. Zyzuś tłuścioch jest nieprawdziwa? Też bym tak strzelał. No nie, istnieje taki pająk. Tygrzyk kropkowany nie istnieje, bo jest paskowany. Skakun arlekinowy jest nieprawdziwa? No nie, istnieje. Nie istnieje tygrzyk kropkowany. Jest tygrzyk paskowany. C? Zyzuś tłuścioch? Otóż nie, istnieje taki pająk. Największa mrówka w Polsce to... No jak myślisz? Nie mam pojęcia. Camponotus ligniperda. I jakie jest wielkości? 1 cm, 2, 3 czy 10? 3 cm. 2. 2. To byłem blisko. Mhm. O kurczę pióro. Nie mam pojęcia. Camponotus ligniperda. O matce, jakiej, trudna nazwa. Jakiej jest wielkości? 2? Tak. Uff, przynajmniej jedno pytanie dobrze odpowiedziałem. Największa mrówka? Tak. Ja zapomniałem, jak to się nazywa, ale ja chyba wiem. Na K. Campo. Camponotus. Camponotus ligniperda. Wow, to łacińska nazwa. Tak. A... Jak największa, to może mieć... Dwa? Ze trzy. Dwa. Czyli dobrze. Wielka mrówka. Camponotus ligniperda. Jakiej jest wielkości królowa? Ja obstawiam trzy. Ja też trzy. Dwa. Nie znam się tam mrówka. Camponotus ligniperda. I jakiej jest wielkości? 2 cm. 2. Tak. Które z tych owadów tworzą kolonie jednoroczne? Osy, pszczoły, mrówki czy termity? Termity. Jednoroczne? No nie. Osy tworzą jednoroczne kolonie. Termity? Nie. Osy. Osy? Wow, to nie wiedziałem. Termity. Osy. Ja bym osy. Powiedział, że osy. Osy tworzą jednoroczne kolonie. Chociaż jedna prawidłowa odpowiedź. Termity. No nie, osy. Pszczoły. Jednoroczne? Tak. Osy. Ile lat mogą żyć samice ptaszników? A. Pół roku, B. 5 lat, C. 20, D. 50. Mi się wydaje, że odpowiedź B. 5 lat? Tak. 20 lat. O Jezu. 5 lat do 7 żyją samce ptaszników, samice nawet 20. Ojejku, mam nadzieję, że najkrócej. To są strasznie przerażające te pająki. Nie, są właśnie bardzo fajne. Tak? No to 5 lat? Nie, tyle żyją samce, 5 do 7 lat, a samice 20. Naprawdę? Mhm. Niesamowite. Słyszycie to? 20 lat pająki żyją. Ptaszniki. Ptaszniki, ekstra. Które z tych zwierząt nie jest jadowite? Ptasznik, modliszka, skorpion, szczerklina piaskowa. Które nie jest jadowite? To będzie B.
Modliszka? Tak. Dokładnie, modliszki nie są jadowite. Modliszka. Tak, modliszka nie jest jadowita. Uff, dobra, już dwa pytania dobrze odpowiedziałem. Modliszka nie jest jadowita. Dokładnie. Tak, modliszka nie jest jadowita. Urywa głowy ofiarom. Modliszka zżera, nie jest jadowita. No modliszka. Tak, modliszka nie jest jadowita. Modliszka. Modliszka. Chyba D. Przytnia piaskowa? No nie, modliszka, jest poprawną odpowiedzią. Modliszka nie jest jadowita. Jaki jest najbardziej jadowity owad w Polsce? Plecanka, szerszeń, pszczoła miodna, osa pospolita. Szerszeń. No nie, klecanka. Szerszeń też jest silny, jadowity, ale klecanka bardziej. Najbardziej jadowity. Mhm. Szerszeń? No prawie, bo klecanka. Szerszeń jest na drugim miejscu. Okej. Okay. To chyba według mnie, że na tym odpowiedzi nie jest dobre. Szerszeń. Kolczak jest chyba najbardziej jadowity. Ale chodzi o owada, nie o pająka. No to mi się wydaje, że szerszeń. No prawie, bo klecanka. Szerszeń jest później na drugim miejscu chyba. Szerszeń. No nie, klecanka. No nie wiem, co to jest klecak. Chyba osa pospolita. Najbardziej jadowita? Szerszy. Szerszy. Nie, klecanka. A co to jest klecanka? To jest taka osa. Tak, inna. Ona ma takie śmieszne, zwisające nogi jak lata. A, to jest taka... Co nam w blaszaku na drzwiach gniazda. Czy pająki potrafią latać? A. Nie. B. Tak na krótkie dystanse. C. Tak na długie dystanse. D. Jeszcze tego nie udowodniono. Jeszcze tego nie udowodniono. No nie, na długie dystanse. Ale pająki nie mają skrzydeł, no to może jedynie co, że mogą skakać i przelecieć jakiś kawałek. Czyli na krótkie dystanse? No, tak. Nie, na długie. Na długie? Jak tak, to ponieważ pająki nie latają na skrzydłach, tylko na nitkach. Okay. I to chodzi o niektóre pająki, bo taki ptasznik jest za ciężki i on nie poleci. Ale potrafią przelecieć nad oceanem. Są takie gatunki. No to niebywałe. To bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję za nie. Tak. Tak, chyba na, nawet na długie. Niciach. Na tak. Niciach, tak, jest, tak. Dokładnie, na długie dystanse. Ja jestem D. Ja nie udowodniono, że pająki latają? No nie, pająki potrafią latać na długie dystanse. No. Myślę, że na krótkie dystanse. Tak, ja też. Ja powiem, że nie. Albo jednak nie, też. Pająki latają na długie dystanse. Oczywiście chodzi tylko o niektóre gatunki. Potrafią przelecieć nad oceanem. Co najbardziej zaskoczyło z tych pytań? Co najbardziej zaskoczyło? No chyba te pająki, które przez ocean przelatują. To się wydaje być absolutnie niesamowite. O kurczę. Co nas najbardziej zaskoczyło? Z tych pytań. Te trzy królowe. Znaczy te więcej niż jedna królowa. No właśnie. To nie wiedziałem. Mnie też. Że pająki miały latać. Jeśli film się podobał, to zapraszam do subskrybujcie kanał i żadnego dźwięku to tyle.